proszę o zajmowanie miejsc. Panowie prezesi też niech sobie spokojnie usiądą, bo przed prezentacją tutaj pana prezesa Oskara Skiby przerwie zwrócił się do mnie o dosłownie 3 minuty, żeby właśnie wystąpił tutaj pan wójt gminy Boleszkowice, pan Krzywicki. Bardzo proszę, panie wójcie, oddaję panu głos i zapraszam do mikrofonu. Drogi panie przewodniczący, rado, panowie radni. Nie wiem ile mam czasu, bo temat jest długi. A chciałem wszystkim podziękować za to, że jesteśmy zapraszani. Jestem teraz z panem przewodniczącym Ryszardem Stowarkiem naszej gminy. Jedno co mnie interesuje, to chciałem podziękować pani staroślinie, zastępcy, jak się naszemu radnemu, za uczestnictwo w naszej sesji, gdzie jednomyślnie nasi radni podjęli intencyjną uchwałę do podjęcia współpracy przy realizacji remontu drogi na odcinku Kaleńsko-Szumiłowo. Szumiłowo to dla przypomnienia powiem, ja muszę to powiedzieć, bo jesteśmy gminą położoną na południe naszego powiatu. Korzystając z okazji, dokończę swoją myśl. Mam propozycję dla państwa, bo tyle z państwa na pewno tam nie było, żeby zrobić wyjazdową sesję w Boleszkowicach. Będę miał okazję państwu pokazać, co inwestujecie, a macie też co i gdzie wydawać pieniądze, bo wiem, że ich tutaj za dużo nie ma. Ale mówię to dlatego, że tam są też wasze drogi. I między innymi jedna droga, w której mi szczególnie zależy, bo to, co wy podjęliście uchwałę, się oczywiście cieszę. I myślę, że nie chcę się odnosić do strony, bo my tutaj nie jesteśmy stroną. Na pewno to będzie podniesienie jakości dróg w naszej gminie. Mówię o tej drodze Boleszkowice przy drodze Słonecznej. Ale o drodze, o której chciałem mówić, bo to właśnie poprosiłem pana przewodniczącego, to jest droga Kaleńska. Mówię dlatego, że ta droga jest bardzo strategiczna. Ona łączy naszą gminę z gminą Kostrzyn, mówię województwo lubelskie, miasteczko o potencjale przemysłowym, mówię o Kostrzynie. Naszych mieszkańców, jak również mieszkańców sąsiednich gmin, korzystają z okazji, że jest to skrót drogowy, korzysta z tej drogi. Ta droga praktycznie od czasów Hitlera nie była remontowana. Mówię to z przekorą, ale też jest to poparte faktem. Jest to droga niedoświetlona, droga bez chodników, droga bez pomocy, droga po prostu bardzo złej jakości technicznej. I ta droga ma około 100 km długości. My jesteśmy gminą otwartą na to, żeby wspólnie ze starostwem ten temat udźwignąć. Wiem, że to jest etap, który trzeba poszarpować na jakieś okresy, bo też nie jesteśmy gminą, w której pieniądze są drugoplanowe, raczej pierwszoplanowe w naszych inwestycjach. Ale jest ogromna szansa, że podniesiemy walory naszej miejscowości, co za tym idzie opinii dobrej o naszym powiecie. Mówię to dlatego, że mamy fajne inwestycje w Boleszkowicach, dlatego ta propozycja moja ma podłoże czysto marketingowe, bo będziemy mieli wał przeciwpowodziowy jako nową na terenie naszego województwa zachodniopomorskiego, co też ma walory turystyczne. Jak również mamy w planach budowę ścieżek około 29 km rowerowych, które są włączone w system europejski, one powstaną tuż. Już mamy w planach ogromną inwestycję wieży widokowej, które wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, jak również z partnerami niemieckimi i naszymi parkami w województwie zachodniopomorskim realizowane niebawem. I to będzie wieża, która będzie miała podłoże typowo edukacyjne o wysokości 25 metrów. I to wszystko składa się w tą myśl, o której mi bardzo, bardzo zależy, żeby te pieniądze, na które my wszyscy się pochylamy i bardzo mi się podobała wasza tutaj debata w tym posiedzeniu, w którym uczestniczę pierwszy raz, a jestem od 7 lat. Nie chcę też przyjść państwa tej dyskusji, która idzie w dobrym kierunku, bo tak się powinno się o pieniądzach rozmawiać, ale ja mam też świadomość tego, co przez 7 lat w Boleszkowicach się zrobiło z funduszów powiatów, drogach powiatowych. Nie chcę o tym mówić,
bo to może być trochę źle odebrane, że jestem egoistą, ale to są fakty, które przemawiają za tym, żeby na Poleszkowice spojrzeć inaczej, bo nawet te 300 tysięcy, które zostały zaplanowane w budżecie, to ja uważam, że się nie powinno mówić, tylko co powinno być zrobione. Ale to zostawiam Państwu, bo Wasze są suwerenne decyzje, ale myślę o tym, co jest kluczowe, to jest ta droga Kalec. To jest droga 2142Z, droga powiatowa, która jest połączona z Szumiłowa. Szumiłowo to jest już po powierzchnia miasta Kostrzyn i ta przestrzeń Kostrzyna, to dla obrazu nie chciałem już przynosić materiałów podglądowych. To jest coś takiego, jakbyśmy wyjeżdżali z Europy do trzeciego świata. Po prostu tak to wygląda fizycznie. Tam są dwa pasy dróg, tam jest oświetlenie, tam są ścieżki rowerowe i kończy się przestrzeń województwa lubuskiego, wkładamy drogę powiatową naszego myśliwca. Także prośba jest bardzo nie moja, ale nas wszystkich mieszkańców o to, żeby ten głos, który Państwo mi udzieliliście, był przyjęty pozytywnie. Myślę, że klimat, w którym się poruszamy, wiem, że Pani Staroszczyna robi wszystko, żeby to zostało zrealizowane. Wiem, że są poczęte wstępne kalkulacje, bo my też musimy, dlatego moja rola w tym momencie jest najbardziej adekwatna do tematu, bo budujemy wszyscy niebawem budżet, żeby też uwzględnić ewentualnie w budżecie na rok 2018 jakieś środki, w których chcemy partycypować. I co najważniejsze, warto w Poleszkowice zainwestować, bo jesteśmy gminą, która z gminy biednej zrobiliśmy się 12 w naszym województwie zachodnie pomorskim bogatą. Nie dlatego, że wydajemy, to dlatego, że pracujemy wszyscy bardzo dobrze. Nie chcę się chwalić, dlatego chcę Państwa zaprosić. Jeżeli będziecie mieli taką wolę, mamy warunki z klimatyzowaną powierzchnią, możemy tam zrobić posiedzenie sesji. I też na tym momencie będziemy mogli zaprezentować, a co jest bardziej istotne, żebyście zrozumieli, to jest gmina o potencjale duchowo rolniczo-przyrodniczym, żeby te walory dalej utrzymać. To jest mój apel, moja prośba w imieniu i rady, i mieszkańców, jak również moja osoba. Dziękuję bardzo za życzenie Państwu udanego procesowania nad tym, na czym stoicie w tym swoim dzisiejszym programie i trzymam kciuki, że to, co zostało zapoczątkowane przez Panią Staroszczynę, zastępcę, jak mówię, Pana Walta Pacewicza radnego, ujrzy światło dzienne w tym budżecie na rok 2018, gdzie możemy o tym zajmować, przynajmniej mówić, że zaczynamy coś działać. Bardzo proszę i dziękuję za głos. Dziękujemy Panu Wójtowi za ciepłe słowa i przedstawienie sytuacji właśnie w zakresie infrastruktury drogowej. I dziękujemy za zaproszenie, jesteśmy otwarci. Myślę, że nie tylko turystycznie, ale i pod względem powiedzmy analizy, dyskusji na temat sytuacji drogowej. Takie spotkanie czy taki wyjazd ma głęboki sens. Proszę bardzo, były starosta, obecnie członek zarządu. Proszę bardzo, panie Andrzeju. Panie przewodniczący, szanowni państwo. No zmarnie pana wójta, ponieważ miałem okazję dwa tygodnie temu specjalnie przejechać się z Kostrzenia. Akurat był jakiś wypadek na drodze z Kostrzynia do Dębna i skierowano nas tamtędy przez Kalejsko. Dużo się nasłyszałem na temat tej drogi, na temat tej żwirowni, która niszczy drogę. Jeszcze za moich czasów wójt również Woźniak prosił, żeby tam pomóc. Zgadzam się z jednym. Szumiłowo, które kiedyś było w naszym województwie, dzisiaj jest nie do poznania. Przeszło do województwa lubuskiego. Rzeczywiście wykonano piękną drogę, łącznie z chodnikami. Ale myślę, że to dlatego, że Szumiłowo stało się miejscowością sypialnią dla mieszkańców Kostrzynia. Coś po chyba nie gra. Nie,
Proszę Państwa, oczywiście... Jak będziemy rozmawiać... Panie Andrzeju... Ja korzystam z tego, że jest... Prosimy... Gminy, proszę mnie przepraszać. Skrót. Taki serdeczny skrót. Więc powiem bliżejko. Droga Szumilowa do... nie, Szumilowa do Kalejska, te 2 kilometry jest 100 razy lepszym stanie jak droga Karsko-Nowogórek. Chociaż dlatego, że asfalt powiem rzeczywiście wąski, jest w dobrym stanie, w niezłym stanie. Oczywiście wszyscy robią drogi, jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli ja bym powiedział o drodze Balinek Żydowo-Krawowo, jest brud, gdzie zalacza brud. Zatrzymam się przed Panie Wójcie, uznaję, ale jak będziemy na sesji Polecznicy, to na pewno się przejedziemy, ale ja zaproszę ten dziennikarz, żeby przyjechał do Kaczyńskiego. Panie Andrzeju, muszę być konsekwentny. Konsekwentny. Dziękuję. Proszę Państwa, wobec tego pojedziemy, zobaczymy. O, pojedziemy, zobaczymy. Tak. Dziękuję bardzo. Zamykam oczywiście tutaj. Dziękuję panu przewodniczącemu Rady Gminy Boleszkowice. Boleszkowice kiedyś miasteczko, dziś siedziba gminy, proszę Państwa, ale ma swoją historię. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Proszę Państwa, informacja z bieżącej działalności spółek prawa handlowego za 2017 rok. Szpital w Dębnie, spółka z o.o. i szpital Warminy. Bardzo proszę, zapraszam pana prezesa Oskara Schiby. Proszę. Ja zamknąłem, proszę Państwa, bo to znowu rozpraszamy się i będzie kolejna dyskusja. No, w miarę możliwości. Przepraszam, panie prezydencie, ale wydaje mi się, że pominęliśmy jeden punkt. Głosowanie nad tym dwóch, bo przerwa się zrobiła. Nie głosujemy. Panie radny, nie głosujemy, dlatego proszę. Dziękuję bardzo. W trosce o porządek. Tak. Proszę bardzo, panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa. Tradycyjnie już w postaci prezentacji informacja o tym, co się działo i dzieje w szpitalu Dębnie. Proszę Państwa, no podstawowa informacja, wynik finansowy na półrocze. Jest ono 200 tysięcy gorsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co jakby potwierdza tą zasadniczą tezę, o której żeśmy wielokrotnie mówili. Ubywania środków finansowych, tych bieżących, z działalności bieżącej, finansowanych przez NFZ. O tej luce finansowej rozmawialiśmy, szacowana i dalej się utrzymuje w granicach 250 tysięcy. Podstawowe informacje, może przejdę do tego. Słychać się? Podstawowe informacje, które Państwu też za każdym razem prezentuję. One są porównywane do roku ubiegłego, do tego samego okresu. Na marginesie tylko wspomnę tutaj, że to też był ten moment, kiedy nastąpiła zmiana zarządu w szpitalu. Chcę podkreślić, że te dane nie odbiegają jakby istotnie wartościowo od zeszłorocznego okresu. Zobowiązania wymagalne na poziomie 1 000 000 zł, ten poziom się utrzymuje w zależności od środków, jakie wpływają do szpitala, jest to zawsze pomiędzy 800 a 1 100 000, 1 200 000. Na ten moment było to, jak Państwo widzicie, niewiele ponad 1 000 000 zł. Zobowiązania publiczno-prawne na tym samym poziomie co w zeszłym roku. Zobowiązania wobec pracowników z przed wypłatą, więc w tym momencie te środki były na rachunku, czyli były przeznaczone na wypłaty. Zobowiązań wymaganych wobec pracowników nie ma i ten stan oczywiście jest cały czas utrzymywany. Istotny element tutaj jeszcze do podkreślenia, kredyty i pożyczki to są zobowiązania, jakie w tej chwili szpital ma wobec gminy. Za chwilę będę też Państwu jeszcze pokazywał, jak te środki finansowe do szpitala spływają od
właścicieli. Istotnym elementem działań w lipcu została podjęta przez właścicieli uchwała, będąca naturalną konsekwencją obowiązujących przepisów kodeksu handlowego. Po moim wystąpieniu, zresztą Państwa również dyskutowano z informacją do właścicieli. Właściciele podjęli decyzję o kontynuacji działalności spółki, przedstawiając określone argumenty przemawiające za tą, za dalszym działaniem i finansowaniem spółki. W ślad za tym 29 sierpnia została podjęta również uchwała o wykorzystaniu kapitału rezerwowego spółki na pokrycie strat wcześniejszych z roku 2014 i części strat 2015. W efekcie tej decyzji sytuacja na dzień, na koniec lipca bieżącego roku wygląda w ten sposób. Strata przemówiona po pokryciu części strat kapitałem rezerwowym wynosi 5,5 miliona. Stąd się wziął kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy pochodzi z dopłat właścicielskich, które były dokonywane w ubiegłym roku i w tym. I tutaj przedstawiam Państwu pewną informację, jakie środki zewnętrzne w stosunku do normalnego finansowania przez NFZ pojawiły się w spółce. Jak Państwo widzicie, dopłaty starostwa wynosiły niespełna milion złotych, dopłaty proporcjonalne, wykonywane proporcjonalnie do posiadanych udziałów ze strony gminy wynosiły prawie 330 tysięcy złotych. Oprócz tego pojawiła się dotacja od Państwa w kwocie 130 tysięcy i dotacja z gminy w kwocie 500 tysięcy. Na podkreślenie zasługuje jeszcze fakt, że gmina udzieliła spółce dwóch pożyczek oraz umarza, właściwie można powiedzieć, na bieżąco zobowiązania wynikające z podatku od nieruchomości i jest również poręczycielem w zakresie kredytu w rachunku bieżącym, jaki spółka zawarła z jednym z banków. W kwotach wartościach, jak Państwo widzicie, powiat 1 100 000, gmina 830. Suma tych kwot stanowi, kwot dokonanych jako dopłaty do kapitału stanowiła kapitał rezerwowy, bo tak jest to w spółce z o.o. księgowane. Co się w spółce dzieje w najbliższym czasie, co jest najbardziej aktualne dla spółki? Negocjujemy w tej chwili z gminą konwersję tych pożyczek, które w bilansie są zapisane jako zobowiązania długoterminowe. Chcemy to zamienić albo na dotacje, albo na inne rozwiązania. Jesteśmy już bliscy pewnej decyzji. To spowoduje, że bilans spółki też zdecydowanie się poprawi, podobnie jak zadłużenie, o którym przed chwilą mówiłem. Oczywiście rozmawiamy cały czas o dalszych formach finansowania. Państwo też taką informację macie. Ja jestem w zasadzie bez przerwy w kontakcie z gminą i wiem, że pewne deklaracje we wzajemnym stosunku właścicieli zostały złożone i decyzje będą na dniach zapadały. No i chyba najistotniejsza rzecz, która dzieje się w tej chwili w spółce, to jest wejście w życie nowych form finansowania spółki przez NFZ. Hasło ryczałt, czyli dość tajemnicze rozwiązanie, które od 1 października będzie funkcjonowało w systemie opieki zdrowotnej. Pozwolimy sobie przygotować dla Państwa kilka artykułów na temat zasad wyliczania ryczałtu, jego funkcjonowania. Gdyby można było rozdać te kopie, będę wdzięczny. To tak dla przybliżenia tej idei, to są publikacje, które ukazywały się w rynku zdrowia. Proszę Państwa, to podstawowe pytanie, tak? Co ten ryczałt ma wnieść i jaka to będzie różnica dla szpitala? Bardzo skrótowe wyliczenie, które chcę Państwu przedstawić. Ryczałt jest wyliczany na podstawie wykonania roku 2015, więc pozwoliłem sobie porównać i tak naprawdę to są istotne trzy pozycje. Średnia miesięczna rok 2015, średnia miesięczna z bieżącego roku, czyli co my mamy w tej chwili na bieżąco i to, co możemy mieć z ryczałtu, tak? Przy czym, zwracam tutaj uwagę, no, jest widać tą różnicę, tak? No 1 230 000.
To jest taki wariant bardzo optymistyczny. I tu jest ta uwaga. Nominalnie, z takich bardzo prostych wyliczeń wynika, że powinno się w szpitalu pojawić, ale podkreślam, nominalnie, około 90 tysięcy złotych więcej miesięcznie. Natomiast gdyby realizować w 100% wszystkie możliwe działania spoza ryczałtu, to w głównej mierze dotyczy no, albo izby przyjęć, albo poradni onkologicznej, card pillar, to jest mniej więcej ten obszar. W szpitalu powinno się pojawić ponad 200 tysięcy więcej. Oczywiście to no, może napawać jakimś rodzajem optymizmu, ale na pewno nie rozwiązuje problemów, tym bardziej, że to jest naprawdę wariant optymistyczny, tak? Czyli 1 200 000 miesięcznie w szpitalu traktujemy dzisiaj jako wariant optymistyczny. Czy uda się to zrealizować? A jest cała masa obostrzeń w realizacji ryczałtu. W tych artykułach, które Państwu przekazałem, też są pewne uwagi na ten temat. Czy to jest w ogóle osiągalne? Zobaczymy. Dzisiaj też miałem spotkanie z dyrektorem Ruczyńskim, dyrektorem NFZ-u Krzysztofa Kowalskiego. On był naszym gościem w szpitalu, w związku z tym, że dzisiaj mieliśmy punkt konsultacyjny NFZ-u w szpitalu i też dyskutowaliśmy na ten temat. Już wiadomo, że jest nowe rozporządzenie ministra, nowe rozporządzenie prezesa NFZ-u w zakresie finansowania od 1 stycznia, czyli już jest zmiana algorytmu naliczania tego ryczałtu. Okres rozliczeniowy prawdopodobnie będzie półroczny, 6-miesięczny i tak naprawdę jak będzie przebiegało wykonanie tego ryczałtu i jakie możliwości ten ryczałt będzie stwarzał, dowiemy się najprawdopodobniej dopiero w lipcu przyszłego roku. Wtedy będzie można naprawdę konkretnie i rzetelnie powiedzieć, w jaki sposób ten ryczałt jest wykorzystywany, jakie są perspektywy jego wzrostu, utrzymania, ewentualnie obniżenia, dlatego że rozporządzenie również obejmuje, no powiedzmy tak na skróty, punkty ujemne, tak? Czyli będą sytuacje, w których może to być również pomniejszane. Proszę Państwa, jest to również moment, w którym zobowiązany jestem Państwa poinformować o tym, co się wydarzyło inwestycyjnie w szpitalu, bo wykorzystując środki, które Państwo przekazywaliście, które gmina przekazuje, ostatnie miesiące były naprawdę bardzo intensywne dla szpitala, dla spółki. Wykorzystuję tutaj świadomie te tabele, które pokazywałem Państwu mniej więcej rok temu. I chcę powiedzieć, że no prawie 90% tych zadań, o których żeśmy wtedy rozmawiali, zostały zrealizowane. Czyli mamy nową rejestrację w szpitalu. To się wiązało oczywiście z pewnymi przemieszczeniami i innymi rozwiązaniami przestrzennymi, ale to już jest oddane, to już działa. Mamy przygotowaną, zrealizowaną nową sterylizatornię w szpitalu. Mamy oddane, będą jutro, pojutrze, nowe pomieszczenia rehabilitacji. Przygotowujemy się do koncepcji, o której Państwu też wspominałem w zeszłym roku, zorganizowania w nowej formie wszystkich poradni, tym bardziej, że tych poradni będzie nam przybywało. Otwieraliśmy w tym roku i uzyskaliśmy finansowanie z NFZ-u na poradnię onkologiczną. W tej chwili przygotowane są trzy kolejne poradnie. Kardiologiczna, geriatryczna i rehabilitacyjna. To jest też efekt tego, że wypracowaliśmy nowe powierzchnie w szpitalu, bo tego cały czas brakowało. Tak naprawdę przez ostatnie lata nikt nie proponował NFZ-owi nowych usług i nie występował o finansowanie tych usług. To się dopiero teraz pojawiło. Jak mówię, dzięki tym wszystkim zmianom przestrzennym w szpitalu jesteśmy w stanie w tej chwili, już wystąpiliśmy do NFZ-u o finansowanie tych kolejnych poradni. Żeby ten program w pełni zrealizować, mówimy też o pewnej koncepcji wyprowadzenia tych poradni w postaci takiej zabudowy pawilonowej, po to, żeby znów pozyskać kolejne powierzchnie budynku i przygotować się zarówno do instalacji tomografu, jak i myślenia w poważnych kategoriach o ewentualnym ojomie, na co by pozwalały właśnie odzyskane powierzchnie z budynków. Proszę Państwa, mówiąc o zabudowie pawilonowej, wyobrażamy to sobie mniej więcej w ten sposób.
powiedzieć, że jest wstępny projekt takiej zabudowy. On przewiduje pomieszczenia zarówno socjalne, jak i zabiegowe. Można tam spokojnie 10-12 poradni umieścić, a to wyczerpywałoby w pełni bieżące potrzeby szpitala, łącznie z zapleczem sanitarnym, a być może również kuchennym. O tym zapleczu kuchennym nie chcę w tej chwili jeszcze za dużo mówić, ale to rozwiązałoby też pewne problemy w szpitalach, które są konsekwencją tego, że zlikwidowano kuchnię parę lat temu w szpitalu. Ten projekt jest w tej chwili w przygotowaniu. Proszę się nie obawiać, te wstępne postacie tego projektu nic nie kosztowały szpital. Jesteśmy tylko na etapie jakby wypracowywania koncepcji. Więc wiemy mniej więcej, ile to może kosztować, jak można to urządzić, wiemy, jaka może być postać tego. I ten pomysł chcemy realizować. Ten pomysł konsultuję również z gminą. Koszt wykonania czegoś takiego jest z rzędu wielkości maksymalnie 800 tysięcy. Jest to koszt o wiele niższy niż chociażby koniecznego do wykonania remontu budynku A, gdzie mamy pediatrię, internet i zoo. Ale to o tym za chwilę też jeszcze będę mówił. Tym bardziej, że wykorzystanie takich pomieszczeń może być bardzo różnorodne i w przyszłości, również po wykonaniu tych poważnych inwestycji dużych, będzie można to też jeszcze zagospodarowywać, wykorzystywać w innej formie. Proszę Państwa, kolejne elementy programu inwestycyjnego i wykorzystania środków, jakie były do dyspozycji spółki od Państwa i od gminy. Zakończono rozbiórkę budynku C, tak zwanej starej palni. Po przeprowadzonym przetargu dość sprawnie się to wszystko odbyło. Dzisiaj dysponujemy, można powiedzieć, dużym nowym placem w szpitalu. Koszt tego był relatywnie niski. Jak mówię, wykonawca był wybrany w przetargu i rzeczywiście udało się uzyskać bardzo niską cenę. Trwają prace przy wykonaniu własnego ujęcia wody. Idą bardzo dobrze te prace, świetnie realizowane, zresztą pod nadzorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo naszami jest to finansowane. Myślę, że wszystkie terminy będą dotrzymane i w połowie listopada będziemy już czerpali własną wodę i w konsekwencji przy takich szacunkowych wyliczeniach w przyszłym roku blisko 100 tysięcy zostanie w kieszeni szpitala w efekcie wykorzystania tej stacji uzdatniania wody. Chcę podkreślić, że kilka dni temu mieliśmy kontrolę sanepidowską i też został do protokołu wpisany właśnie ten projekt. Nie chcę powiedzieć, że z pochwałą, ale właśnie na zasadzie takiej, że nareszcie uwzględniono tą kwestię w szpitalu i ten projekt jest realizowany. W przygotowaniu jest w tej chwili i też będziemy lada moment już dysponowali pełną koncepcją wstępną oczywiście, ale dającą już pewien obraz i pogląd zagospodarowania terenu. Szpital wymaga zadbania o drogi, o parking. Tam w tej chwili jest lekki chaos, można powiedzieć, zarówno jeżeli chodzi o parkowanie samochodów, jak i o drogi. Wszystko jest rozjeżdżane, demolowane. Nadchodzi czas, żeby również temu poświęcić trochę czasu i również środków. I przygotowujemy w tej chwili wniosek jeszcze jeden do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Zdrowia, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o termomodernizację. Mam jeszcze trzy budynki do docieplenia. Budynek do sektorium, budynek techniczny i budynek archiwum. Też jestem w postępnych uzgodnieniach z funduszem i mam nadzieję, że te środki otrzymam. Proszę Państwa, przypominam, bo też o tym rozmawialiśmy w zeszłym roku, są dwie poważne inwestycje do wykonania w szpitalu. Tym bardziej, że w przypadku tej pierwszej był wykonany projekt, na który został, już ponieśliśmy koszty tego projektu, zostały wniesione opłaty. Jest to kwestia przebudowania budynku, w którym mamy internę, pediatrię i ZOL. Jest to o tyle istotne, że od kilku lat już jest mowa o tym, że ten remont trzeba wykonać i cały czas były prolongowane terminy przez sanepid. No, zbliża się taki moment, że może się okazać, że będzie problem z prolongacją tego.
prace trzeba będzie tam podjąć, choćby po to, żeby już pokazać, że działamy w tej materii. Natomiast szacunkowy koszt inwestycji wynikający z przygotowanego projektu to jest 1,5 miliona złota. I to nas czeka w ciągu najbliższych 2 lat, bo jest to po prostu konieczne do zrealizowania. Drugi projekt, który też został 2 lata temu zaprogramowany tytułem zlecenia opracowania architektonicznego, to jest słynny łącznik między budynkami. Tutaj już mówimy o w ogóle na dzisiaj niewyobrażalnych kwotach 10-12 milionów. Stąd też pojawiła się ta koncepcja jakby pośredniego na razie rozwiązania w postaci pawilonów. W październiku będę odbierał ten projekt, tam trzeba będzie ponieść jeszcze koszty tego projektu i to jest też jeszcze 150 tysięcy do zapłacenia za sam projekt. Jak mówię, no to są elementy, które zastałem w spółce. Tu były jeszcze renegocjacje tej ceny, bo tam było prawie 250 tysięcy. Ten projekt zredukowaliśmy to do 200, ale jak mówię, te koszty trzeba będzie jeszcze ponieść i potem zastanowić się, jak udźwignąć ten ciężar, chcąc wykorzystać projekt, za który zapłacimy. Co się będzie działo, co będzie istotne w najbliższym czasie w szpitalu? Cały czas poszukujemy nowych lekarzy. Jak Państwo wiecie, w ramach reformy od 1 października będziemy mieli opiekę świąteczno-nocną zarówno w Tępie, jak i w Chojnie, bo przejmujemy w Chojnie punkt od szpitala w Nowogardzie. Do tego są potrzebni lekarze. Długo bym mógł opowiadać, jaki to jest problem na rynku zdobyć lekarzy, pielęgniarki, żeby móc obsadzić ten rodzaj działalności. Ale robimy to również na zasadzie takiej, że zapraszamy do współpracy lekarzy i staramy się ich przekonać również do rozszerzenia tej współpracy na oddziałach, na dyżurach, na oddziałach. W związku z czym no, pojawiają się i będą się pojawiali nowi lekarze, szukamy nowych specjalności, to również ma zapewnić możliwość otwarcia poradni. Nowe zasady finansowania, o tym już wspominałem, pojęcie sieci, ryczałtu od 1 października. Opieka świąteczno-nocna, Dębno i Chojna. Wszystko jest już prawie zapięte na ostatni guzik. Istotną rzeczą, na którą chciałbym Państwu zwrócić uwagę, która będzie miała też swój wymiar kosztowy w szpitalu, to jest wejście w życie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników służby zdrowia. Ta ustawa weszła w życie nie tak dawno i już no, może jeszcze nie w tej chwili, nie generuje, ale od października z obciążeniem w stosunku do lipca pierwszy koszt z tego tytułu się pojawił. Tu niestety rozwiązania, które zostały wprowadzone, ja nie mówię, że zrujnują w jakiś istotny sposób budżet, ale no, pojawią się nowe pozycje kosztowe i to trzeba wziąć pod uwagę w planach na kolejne miesiące. Mam wrażenie, że nie do końca było to również wzięte pod uwagę w projektowaniu ryczałtu dla szpitali. Otwarcie nowej poradni, też o tym mówiłem, najbliższe tygodnie to są 3 poradnie. Myślimy już o następnych na przyszły rok. Prawdopodobnie laryngologia, być może poradnia diabetologiczna. To jeszcze będziemy rozważali, są pewne propozycje. O tych 3 mogę dzisiaj w miarę spokojnie mówić, że one się w najbliższym czasie pojawią. Tu zaznaczę też, bo pojawiały się poprzednio takie pytania i wątpliwości. Najprawdopodobniej na początek uruchomimy to w trybie komercyjnym. Jakaś odpłatność będzie po to, żeby przygotować rynek, upowszechnić to, ale jak mówię, wnioski o refinansowanie na biurku pana dyrektora Ruczyńskiego już leżą, więc myślę, że to najdalej na początku przyszłego roku będzie refinansowane. Zabudowa pawilonowa, jeszcze na chwilę do tego wrócę. Tutaj bardzo intensywnie rozmawiam z panem burmistrzem, z gminą. No jest to o tyle dla nas istotne, że wszystkie te działania, które były w szpitalu podejmowane, modernizacyjne, mam na myśli i rejestrację, i sterylizatornię, i rehabilitację, i prowadzone obecnie, a bardzo istotny element, bo remontujemy oddział ginekologiczno-położniczy. Chcę powiedzieć, że na dniach będzie po remoncie otwarty blok
wygląda tak, jak należałoby oczekiwać szpitalu. Ale żeby móc to wszystko konsekwentnie zrealizować, dalsze kroki, to ta zabudowa pawilonowa powinna się pojawić. O remoncie powiedziałem. Warunki do instalacji tomografu też będą konsekwencją tych wszystkich działań remontowo-modernizacyjnych, które są w szpitalu prowadzone. Pozwoliłem sobie dopisać tutaj jeszcze w kategoriach pewnych rozważań na przyszły rok zakup pojazdu do transportu medycznego. Ten element jest o tyle istotny, że no, koszty transportu zewnętrznego, podkreślam, to jest kolejny element zewnętrzny, te spółki rosną i myślę, że posiadanie przygotowanego samochodu do transportu medycznego będzie istotnym elementem przynoszącym efekty również finansowe. Kilka lat minionych i bieżących, dodanie kilku właśnie tych wyremontowanych, modernizowanych pozycji. Proszę Państwa, no, 17 września mieliśmy piękną uroczystość, piękną imprezę w szpitalu pierwszy raz. Wspaniały festyn, znakomicie przygotowany, znakomicie zorganizowany. To również zasługa zarządu Fundacji Samarytanii działającej, reaktywowanej przy szpitalu. Również sponsorów, których udało się pozyskać, a było ich kilkudziesięciu. Efekt w postaci 20 tysięcy złotych zebranych na potrzeby szpitala no, przeszedł najśmielsze oczekiwania, a wszystkie informacje, jakie spływały do nas po festynie, no, były pełne euforii i zadowolenia i gratulacji, że ta impreza się odbyła i w takim wymiarze. Dzisiaj gościliśmy NFZ w szpitalu z punktem konsultacyjnym, z punktem informacyjnym, jak wspominałem, był również dyrektor Ruczyński. Także do godziny 14 wszyscy pacjenci, którzy się przewijali przez izbę przyjęć, poradnie, mogli zasięgnąć informacji w różnym zakresie, który by ich interesował, a dotyczył NFZ-u. Na koniec miesiąca oddajemy dodatkowe pomieszczenia rehabilitacji i jak powiedziałem też na początku października oddajemy po remoncie blok porodowy, który też już dzisiaj bardzo ładnie wygląda. To jeszcze nawiązanie do festynu, że Państwo widzicie od kilkudziesięciu sponsorów, to można powiedzieć no, z najwyższej półki, no, PZU, Zewnętrzno, parę innych jeszcze firm, które się świetnie tym wszystkim odnalazły. Proszę Państwa, z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o informacje. Oczywiście, jeżeli Państwo macie pytania, które będę w stanie odpowiedzieć w tej chwili, to proszę bardzo, jeśli będą takie, które będą wymagały odpowiedzi na piśmie, to przygotuję. Z mojej strony na ten moment tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezesowi za szczegółową i popartą właśnie audiowizualnie prezentację tak, szpitala. Chodzi o realizację prawda, wyników ekonomicznych i również powiedzmy co do przyszłości, co zamierza właśnie tutaj, co będzie zrealizowane w szpitalu w Dębnie. Bardzo proszę, przechodzimy do, czy są pytania do pana prezesa. Bardzo proszę, zgłasza się pan radny Zygmunt Sierkiewicz, a potem pani radna Wioletta Drzewińska. Proszę bardzo, panie Zygmuncie. Przewodniczący, panie starosta. Myślę, że dla nas radnych może była lepsza konwencja, gdybyśmy wysłuchali informacji dwóch szpitali. Łatwiej by było debatować, bo tutaj myślę, że w tym wszystkim nie chodzi o indywidualne oceny, ale skoro powiat podjął się bycia organem prowadzącym w dwóch szpitalach, i w Warynku, i w Dębnie, to takie informacje oczywiście są dla nas cenne i powinniśmy
dbać o to, żeby te dwie działalności się rozwijały. Muszę powiedzieć, że kiedy pan prezes pierwszy raz był na sesji, słyszał bardzo dużo krytycznych uwag. Ja wtedy apelowałem, że przecież on jest pierwszy raz i nie odpowiada za wszystko to, co było przed. Dzisiaj muszę powiedzieć, jestem bardzo rozdegustowany i postawię konkretny wniosek, bo z tej informacji, jaką tutaj wizualną otrzymaliśmy, później tą papierową, którą mamy w materiałach sesyjnych, to sam pan prezes mówił, co inni robili dla tego szpitala. Tak? 2 miliony ze strony samorządów, co Narodowy Fundusz, co rząd polski robi w tej sprawie i tak dalej. Natomiast ja nie usłyszałem tutaj pomysłu ze strony prezesa, jaki ma pomysł na ten szpital. Oczywiście wymienił potrzeby, w tych potrzebach podkreślił, kto ma te potrzeby sfinansować. Znowu są samorządy, ewentualnie środki unijne albo inne. Natomiast ja nie wiem, jakie skutki te potrzeby przyniosą i czy te potrzeby, ich realizacja nie spowoduje, że budżet powiatu tego wszystkiego nie wytrzyma. Proszę państwa, wracając do tej informacji, informacji papierowej, którą otrzymaliśmy, kiedy patrzymy na sytuację po 7 miesiącach, jeżeli nawet sobie porównujemy szpital do szpitala, ale skoro mamy taką konwencję, to postaram się tylko na razie do Dębna odnieść, to rachunek zysków i strat, który mamy przed sobą, mówi o tym, że koszty działalności były ponad 10 milionów złotych. Natomiast przychody netto ze sprzedaży wszelkich usług były 8 milionów. To jest 2 miliony ponad różnicy. Ale jeżeli państwo popatrzycie, ile kosztują ten szpital wynagrodzenia, to one kosztują 8,6 miliona złotych. Co to oznacza? Że same wynagrodzenia w tym szpitalu są wyższe niż przychody. Ja wiem, że szef spółki, szef jakiegokolwiek zakładu, jego pierwszym obowiązkiem jest zbilansowanie przychodów z wydatkami, czy wydatków z przychodami. Nie usłyszałem nic na ten temat, natomiast mam pytanie nie do pana prezesa, bo jemu niewygodnie może będzie mówić we własnej sprawie, do pani starosty, bo tylko słyszę plotki, tutaj nie mamy informacji. Czy pan prezes w tym roku dostał podwyżkę, w jakiej wysokości i jaki jest obecnie wysokość wynagrodzenia prezesa tego szpitala? Jeżeli sobie porównuję dwa szpitale i nawet patrzę na wynagrodzenia, to gdybyście państwo sobie zestawili te tabele, to się okazuje, że ten personel, który jest istotny dla szpitala, w Barwinku ma wyższe wynagrodzenia. I lekarze, i pielęgniarki, to są różnice rzędu 1000 zł. Ale w kosztach ogólnych wydatek jest mniejszy. I mniejsze to stanowi obciążenie dla działalności szpitala. Co ciekawe, najwyższa średnia i tu różnica pomiędzy szpitalami dotyczy administracji. W Dębnie jest bardzo dobrze wynagradzana administracja. W stosunku porównuje z Barwinkiem. W mojej ocenie pan prezes dzisiaj po już dość długim okresie zarządzania w ogóle nie ma wizji działalności tej spółki i myślę pani starosto, że powinniście rozważyć jako zarząd kwestię zasadności utrzymania na stanowisku obecnego prezesa i poszukanie osoby, która przedstawi nam realną wizję, kiedy będzie szansa zbilansowania działalności tej spółki. Kiedy ta spółka będzie gwarantowała, że nie będzie zagrożeniem dla budżetu samorządu, a z drugiej strony będzie gwarantowała właściwą jakość usług. Nie możemy, oczywiście to wszystko jest ważne, ale nie może być najważniejszym tematem remont portierni, tylko
tylko najważniejszym tematem od kilku lat winno być zbilansowanie działalności tej spółki i zagwarantowanie jej przyszłości. Na dzisiaj z tej informacji nic takiego nie uzyskaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo, zgłasza się pani starosta. Proszę bardzo. Jestem zdecydowana i zniesmaczona wypowiedzią pana radnego Zygmunta Siarkiewicza, bo jeżeli chciał pan sprowokować negatywny odbiór, to powiem panu, że nie. Być może tylko pan jest odosobniony w tym, co pan powiedział. Zakładam, że nie będzie pan korzystał z usług szpitala w Dębnie, dlatego pan sobie pozwolił na taką krytyczną ocenę. Przypominam, że nie ten rząd wymyślił spółkę prawa handlowego jako formę zarządzania szpitalem i ktoś wymyślił, że ta spółka ma się bilansować. Ma się zbilansować. To naprawdę proszę panie radny, niech pan oceni, o czym pan mówi i w jakich kategoriach my to rozpatrujemy. Przede wszystkim rząd poprzedni wyzbył się odpowiedzialności za zdrowie obywateli, w tym za zdrowie obywateli powiatu myśliborskiego. Uczynił to łatwo, mówiąc o tym, że to ma się bilansować. Od wielu lat, jak istnieje powiat, wiemy doskonale, że szpitale się nie bilansowały i nic się w tej materii jeszcze nie zmieniło. Reforma szpitali dopiero się rozpoczęła. Mamy już podstawową rzecz w postaci sieci szpitali, tak? Co do dnia dzisiejszego powiedzmy i w tym roku dopiero zapadła decyzja, jaka sieć szpitali też było zawsze przedmiotem takich utarczek, będzie ten szpital, nie będzie, który będzie, który nie będzie, była taka loteria. Więc uważam, że to, co pan wypowiedział, jest bardzo krzywdzące i myślę, że prezes szpitala w Dębnie jest bardzo dobrym menadżerem i myślę, że taki jeszcze do tej pory nam się nie trafił i uważam, że niech żyje 100 lat, albo jeszcze więcej. A jeżeli doprowadzi swoje plany do realizacji przy naszej pomocy, no to będzie nasz wspólny sukces. Przede wszystkim, proszę państwa, powiem o jednej rzeczy. Naszym podstawowym zadaniem i obowiązkiem, skoro już mamy zadanie takie jak prowadzenie szpitali, to jest zabezpieczenie zdrowotne obywateli. I w tym momencie mówić, co kosztuje dużo, co mało, to ja państwu powiem, nad tym możemy debatować. Ale trudno też rozmawiać o takiej kwestii, czy na wynagrodzenia idzie dużo, czy mało. Bo ja państwu powiem tak. Najwięcej kosztują nas lekarze, ale ja uważam, że dobry lekarz powinien dobrze zarabiać. I proszę państwa, dziwię się, że jeżeli my w tych kategoriach o tym rozmawiamy, nie wiem, przez zazdrość, zawiść, no to każdy z nas mógł pójść na Akademię Medyczną, skończyć kierunek lekarski i po prostu zarabiać tyle, co oni. W związku z powyższym, ja uważam, że krzywdę robi pan naszemu szpitalowi w Dębnie i każdemu szpitalowi. Ja uważam, że nasi prezesi robią rzecz wspaniałą, mianowicie próbują z niczego zrobić coś. Zapewnić funkcjonowanie, mimo że do końca nie są prawidłowe funkcjonowanie szpitala i zabezpieczenia naszego zdrowia, mimo że nie mają pełnego zabezpieczenia finansowego. Ja jestem przekonana, że te działania, które podejmuje i jeden, i drugi prezes, bez względu na to, czy to jest szpital powiatowy, gminny, to są szpitale na terenie naszego powiatu. Chwała im za to, że my możemy do tego szpitala pójść, otrzymać właściwą opiekę, a z kolei naszym zadaniem to nie jest negowanie wszelkich działań, tylko myślę, że my jesteśmy od tego, żeby wspierać ich w tych działaniach po to, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Jeżeli byłby pan tak dobrym gospodarzem, jakim pan powiada i takim był czujny, jeszcze by pan był burmistrzem Barnica. Nie jest pan burmistrzem z jak... No właśnie z tego względu, dlatego w tym momencie myślę, że
jeżeli robimy jakieś osobiste wycieczki i ocenę myślę, uderzmy się najpierw w pierś. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że te wszystkie działania, które zostały nam tu zaprezentowane, uważam, że to jest kierunek jak najbardziej właściwy, a my powinniśmy dać prezesom zielone światło pod tytułem tak, takich działań oczekujemy, mamy się czuć bezpieczni tylko dlatego, że nasze społeczeństwo jest opatrzone zabezpieczeniem i leczeniem naszych mieszkańców. To jest nasze zadanie, uważam, że to jest priorytet i od tego odstępu nie ma, tak? Nie możemy mówić, że na coś nam brakuje pieniędzy, tylko musimy znaleźć, usiąść wspólnie razem i znaleźć różne źródła finansowania, które pozwolą nam realizować to zadanie w sposób prawidłowy. Uważam, że to, co w tej chwili zostało zrobione, uważam, że bardzo dużo się dzieje i widzimy postępy. Widzimy postępy i chwała za to, że coś się dzieje. Panie Przewodniczący, ja proponuję, żeby jeszcze Pan Prezes z Parlinka w tej chwili wystąpił i wtedy ewentualnie jeszcze pytania do dwóch prezesów, żeby nie było tak, że Pan Ciarkiewicz tutaj robi atak na jednego prezesa. Ja myślę, że albo rozmawiajmy o służbie zdrowia i bez osobistych wycieczek, albo oceniajmy poszczególne działania. Ja uważam, że w szpitalach dzieje się dobrze, pod warunkiem, że my również będziemy aktywnie współdziałać z samorządami gminnymi i z innymi źródłami, czyli i z ministerstwem, i ze środkami unijnymi na rzecz poprawy bazy doposażenia, a uważam, że każdy pracownik w szpitalu, tak samo jak każdy inny pracownik, powinien godnie zarabiać. Za dobrą pracę należy dobrze wynagradzać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo proszę o, powiedzmy, wystrzeganie się takich polemicznych wypowiedzi i drastycznej oceny, prawda, która no, krzywdzi prezesa, krzywdzi nie tylko prezesa, ale i powiedzmy pracowników szpitala, bo naprawdę idziemy w złym kierunku. Chodzi o konkretne pytania, dotyczące, prawda, realizacji, powiedzmy, wykonania tutaj budżetu za pierwsze półrocze. Natomiast Pan Prezes przedstawił również wizję i jeżeli ta wizja szpitala będzie zrealizowana, na pewno sytuacja bazowa się poprawi, będzie więcej pacjentów, proszę Państwa, kadra, jak już Pan Prezes powiedział, że jest tutaj zatrudniana nowa kadra, młoda kadra, proszę Państwa, byliśmy w szpitalu i wiemy, że dzieje się coś dobrego. Bardzo proszę, w związku z tym Pan ma propozycję, przychylam się, będzie Pan mógł zabrać głos, powiedzmy po prezentacji drugiego prezesa i zapraszam Pana Prezesa Szpitala w Barlinku o zaprezentowanie tutaj, prawda, wykonania budżetu szpitala za pierwsze półrocze 2017 roku. A potem będzie dyskusja, będzie Pan mógł również zabrać głos. Bardzo proszę, Panie Prezesie, udzielam Panu Prezesowi głosu. Pan mi udzielił głosu po panu Ciarkiewiczu. Czy pan jeden głos? Będzie pani miała możliwość wystąpienia. Naprawdę. Proszę. Ja wracam do tematu. Proszę, udzielę pani w pierwszej kolejności głosu. Po prezentacji pana prezesa właśnie szpitala w Barlinku. Proszę bardzo, panie prezesie. Naprawdę. Pani radna, niech pani zrozumie i tutaj realizujemy powiedzmy tutaj wykonanie budżetu w Barlinku, szpitalu barlinieckim. Proszę bardzo. Panie
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałbym również przedstawić szpital Walinek i chciałbym podzielić swoją prezentację na kilka części. Na początku chciałbym przedstawić szpital, ofertę, ale również pewne dane statystyczne, jak to wszystko funkcjonowało od 2015 roku. Później chciałbym przejść do realizacji inwestycji, jakie obecnie prowadzimy, jakie prace, jakie również z tym wiążemy plany i jakby kierunki rozwoju szpitala. Następnie chciałbym przedstawić krótko informację bieżącą, finansową i bieżącą kadrową. Państwo otrzymaliście sytuację finansową na koniec pierwszego półrocza. Ja uaktualniłem na koniec lipca, niestety na siebie jeszcze nie przedstawię sytuacji. Na końcu chciałbym przekazać również dalsze plany szpitala i na końcu 1 października, ten czas dla nas bardzo ważny. Szpital w Walinku. Przede wszystkim, chciałbym rozpocząć tym izby przyjęć. Dlaczego pokazuję dane 2015-2016? Chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli, jaka nieprzewidywalność jest, jeżeli chodzi o poziom finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia Szpitala. 2015 rok 670 izba przyjęć jest. Akurat tutaj trzeba ocenić pozytywnie, bo rzeczywiście pierwsze półrocze tego roku to jest spory wzrost. To dostały wszystkie szpitale. Jeżeli chodzi o oddział położniczo-ginekologiczny, oddział dla, w moim przekonaniu, dla szpitala jeden z oddziałów wiodących. Jest to wewnętrzną wizytówką szpitala. Ale proszę zwrócić uwagę, rok 2015 3 190 000, 3 133 000 w 2016. Natomiast propozycja funduszu na pierwsze półrocze to jest tylko 2 900. Na szczęście położnictwo i ginekologia, to co pokazuje, przepraszam, wszystko czuję. Nie pokażę. Na szczęście położnictwo w szpitalu Banku bardzo dobrze się rozwija. Mamy spory przyrost, jeżeli chodzi o noworodki. Tłumaczyłem na komisjach, w zeszłym roku średnia ilość noworodków to było 42-43, natomiast w tym roku to jest ponad 56 noworodków. Rekord pobiliśmy w lipcu albo w sierpniu, 62,71 noworodków. Jeżeli chodzi o oddział internistyczny, największy oddział, 3,5 miliona 2015, czy 300 2016, to jest poziom finansowania, tyle ile otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia. I propozycja funduszu na pierwsze półrocze, 3 miliony. Jeżeli chodzi o sam oddział, ja już Państwu również przedstawiałem temat, jest to jeden z najgorzej wyglądających, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o lokal oddziałów w szpitalu w Walinku. Oddział pediatryczny, również budynek B, czyli wymagający gruntownego remontu, ale proszę zwrócić uwagę również na poziom finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To jest błąd 2013, 2015, 2016 i pierwsza połowa. Oddział chirurgiczny. Nie wiem dlaczego, ale chirurgia jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia bardzo źle traktowana. W 2013 roku bodajże zostaliśmy pozbawieni prawie 30% kontraktu, ale ta tendencja się pogłębia. 1 900 000 proponowany kontrakt na pierwsze półrocze. Tutaj statystycznie chciałbym Państwu pokazać, ile osób na poszczególnych oddziałach. Oddział internistyczny wzrost, oddział chirurgiczny. Można powiedzieć, że to jest na podobnym poziomie. Ginekologiczno-położniczy, to o czym mówiłem, bardzo duży, bardzo korzystny dla nas wzrost. Pediatryczno-neonatologiczny. Szpital się w dalszym ciągu rozwija, coraz więcej wykonujemy świadczeń. Spory nacisk kładę, jeżeli chodzi o rozwój szpitala, jakby w zakresie poradnictwa. Uważam, że każdy pacjent, który zostanie przyjęty do poradni, on będzie czuł się tak do naszego szpitala. To jest pewien ciąg, brzydko mówiąc, technologiczny. On trafi i jeżeli będzie zadowolony z poradni, przyjdzie do nas do Walinka, do szpitala.
poradnia onkologiczna utworzona w 2015 roku, poradnia kardiologiczna w Badinku, również poradnia kardiologiczna w Myśliborzu. Bardzo mnie cieszy ta poradnia w Myśliborzu, ponieważ odciążyła również poradnię kardiologiczną w Badinku. Ponadto poszerzamy również działalność poradni kardiologicznej w Badinku o badanie stymulatorów i rozruszników serca. Ponadto mamy następujące jeszcze poradnie. Poradnię diabetologiczną niedawno otwartą, uruchomioną. Poradnię chirurgiczną, kardiologiczną, wykreślanie. Poradnie specjalistyczne. Z tych danych jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o jako zarządzający. 1 300 000 kontrakt na poradnie w 2015 roku, 1 767 000 w 2016 rok. Natomiast jeżeli chodzi o czerwiec, to jest 800 000 złotych, ale fundusz płaci. Jeżeli chodzi o ambulatorium, jeżeli chodzi o poradnictwo, fundusz do tej pory płacił i póki co utrzymuje taką tendencję płaci. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę porad, to jest ponad 10% zwiększenie ilości porad. A już w 2017, to jest do lipca, to tego nie można pomnożyć razy dwa, ale myślę, że około 35-36 000 porad w Badinku zostanie udzielonych w tym roku. Bardzo korzystna tendencja dla szpitala. Ponadto mamy pracownie diagnostyczne, laboratorium, LTG, USG, USG serca oraz endoskopię. Pracownia endoskopii również propozycje Narodowego Funduszu Zdrowia na ten rok są niekorzystne, ale podobnie jak poradnie, fundusz płaci na limity. Tyle, ile wykonamy, tyle płaci. Od 1 października, tak jak tutaj kolega mówił, szpitale przejmują nocną świąteczną opiekę zdrowotną. Szpital w Badinku, oprócz funkcjonującej Badinku Nocnej, dostał również pod swoje skrzydła myśliwóż. I tutaj w przychodni przy ulicy Jana Pawła od 1 października we współpracy z panią dr Gosek uruchamiamy nocną świąteczną. Tutaj statystycznie ile osób w 7 miesiącach, ile porad jest udzielanych. Przede wszystkim usługi pielęgniarskie, również lekarze, wyjazdy do domu. Rehabilitacja. Szpital w Badinku posiada kontrakt na rehabilitację. Natomiast ten kontrakt jest bardzo niezadowalający. My utrzymujemy rehabilitację, ale kontraktu na rehabilitację nie starczy na wynagrodzenia. Natomiast my tych rehabilitantów wykorzystujemy do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i tak dalej, ale nie jesteśmy w stanie sfinansować rehabilitacji samym, jakby to powiedzieć, kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. To, co zakupiliśmy za dotację 480 000 złotych, udzieloną dzięki Szanownej Radzie w zeszłym roku. Przede wszystkim aparaty do znieczulań, stoły operacyjne, myjki, holtery, lampę operacyjną. Bardzo to wspomogło wyposażenie i stan techniczny sprzętu medycznych Badinku Szpitalu. Również dzięki Państwa 250 000 mamy do wykorzystania w tym roku jeszcze. Z tych pieniędzy, te pieniądze chciałbym przekazać na przede wszystkim zakup pojazdu sanitarnego, karetki i widelba stroskopu i pozostałych takich troszeczkę mniej drobniejszych, mniejszych podatek. Co realizujemy obecnie? Rozpoczęliśmy w lipcu remont hotelu. Rozpoczęliśmy remont hotelu. Dwie kondygnacje plus dobudowanie klatki schodowej. Mam plan w tym budynku uruchomić zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Albo jeżeli fundusz realizuje swoje zamierzenia, opiekę psychiatryczną. Będą to dwie kondygnacje, 20 łóżek na kondygnacji. Budynek praktycznie kosztowo nam nie wzrośnie, ponieważ on jest ogrzewany, on jest nieużytkowany, ale z racji tego, że mamy tam puste pomieszczenia, to jednak go ogrzewamy po to, żeby on po prostu dalej nie zniszczył. Finansowanie na tą inwestycję
Stanowego jest emisja obligacji wyemitowana przez szpital, poręczona przez gminę Warmię. Przygotowujemy się do remontu hydroformii. Złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest stan obecny naszej hydroformii. Praktycznie jest to wszystko do wycięcia i zrobienia wszystkiego od nowa. Przygotowujemy się również do remontu, przy czym co do budynku pralni, praktycznie na dzień dzisiejszy nie mam skonkretyzowanych planów, natomiast chciałbym zabezpieczyć ten budynek i czekać na rozwój sytuacji w Polsce. Bo nie wiem, co w przyszłym roku fundusz zaproponuje. Czy zaproponuje rzeczywiście AOS, czyli ambulatorium, czy zaproponuje, żeby szpitale szły na przykład w kierunku podstawowej opieki zdrowotnej. Chcę zabezpieczyć ten budynek i poczekać. Przygotowanie do remontu trafostacji są praktycznie, chodzi o pokrycie dachowe, bo tutaj mam największy problem. Główne inwestycje w ramach, tak jak już Państwu wcześniej mówiłem, Szpital w Baniku ma opracowany program inwestycyjny. W ramach tego programu zrealizowaliśmy budynek C, czyli to jest ten nowy budynek. W ramach tego programu zrealizowaliśmy remont dróg, modernizację, remont dróg kondygnacji budynku A. Ten program obejmował również modernizację budynku hotelowego. To jest to, z czym właśnie teraz, co właśnie teraz realizujemy. Termin zakończenia tej modernizacji to jest styczeń przyszły rok. Modernizacja budynku apteki, w tym budynku, jak Państwu też, zresztą część Państwa była, uruchomiliśmy dzienny dom opieki medycznej oraz na pierwszym piętrze aptekę przenieśliśmy z budynku sąsiedniego. Modernizacja budynku B to jest to, przed czym stoimy, czy to jest ta nieszczęsna interna, nasz oddział wewnętrzny oraz pediatry. Łącznik, to już jest taka zupełnie wisienka na torcie, łącznik pomiędzy budynkiem B a budynkiem hotelowym. Do realizacji kiedyś w przyszłości. Sytuacja kadrowa w szpitalu. Co pół roku pielęgniarki otrzymują podwyżkę w wysokości 400 zł. Zgodnie z porozumieniem z pielęgniarkami, ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, ta podwyżka systematycznie zwiększała wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek. Po 233 zł co pół roku otrzymywaliśmy wiążki na podwyżki i tą podwyżkę dla pielęgniarek realizujemy. 8 sierpnia, weszła w życie ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia. Ustawa ta obejmuje cały personel medyczny. Jest sugestia o tym, żeby objęła również personel niemedyczny. Ponieważ pielęgniarki w szpitalu w Baniku otrzymują podwyżki wynagrodzenia wynikające z tego pierwszego punktu, z tych 400 zł. Dla szpitala w Baniku konsekwencja tej ustawy to jest miesięcznie około 3000 zł. 3700 zł, jeżeli chodzi o personel medyczny. Głównie podwyżki dostanie personel medyczny zatrudniony w rehabilitacji, zatrudniony w laboratorium, natomiast pielęgniarki i położne otrzymają praktycznie śladowe ilości. Od 1 października podjąłem decyzję razem ze związkami zawodowymi o częściowej podwyżce płac dla personelu administracyjnego. 64 osoby personelu technicznego, administracja, panie salowe, opiekunki niemedyczne, znaczy opiekunki, które nie mają kształcenia medycznego, część transportu. Otrzymają od 1 października tego roku po 100 zł brutto do 30 czerwca przyszłego roku. Sytuacja w szpitalu nie pozwalała mi, nie, sytuacja kadrowa, napięcia wewnątrz załogi nie pozwalały mi w związku z wejściem w życie tej ustawy nie zrobić żadnego ruchu, jeżeli chodzi o sytuację, o poziom wynagrodzenia również części pracowników technicznych szpitala. To, z czym każdy ze szpitali praktycznie teraz się boryka, cały czas mamy problem z lekarzami. Głównie z lekarzami, ale pielęgniarki, na dzień dzisiejszy brakuje mi 15 etatów pielęgniarskich.
Próbujemy się ratować umowami zlecenia, próbujemy się ratować kontraktami z innymi paniami, z kontraktami z pielęgniarkami z innych szpitali, natomiast fizycznie w szpitalu brakuje 15 dni. Od 1 października wchodzi reforma odnośnie wieku emerytalnego. Już dzisiaj mam na biurku 3 prośby o zwolnienia. W przyszłym roku będzie 8, przynajmniej 8, jak nie 13, bo szacujemy to. Kolejny zwolnień. To będzie duży problem dla między innymi dla szpitala pacjentów. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, jest to wynik za 7 miesięcy tego roku. Przy czym strata nie wynosi 1 431 000 zł, ponieważ otrzymaliśmy nadlimity do miesiąca lipca w wysokości 440 000 zł. Ta strata jest mniejsza. Tego tutaj nie ujęliśmy, ponieważ fizycznie faktury wystawiliśmy dopiero we wrześniu, ale okresowo, memoriałowo strata jest o 400 000 niższa. Chciałbym zwrócić uwagę na koszty finansowe 180 000 zł. Jest to przede wszystkim koszt obsługi inwestycji, koszt obsługi obligacji, odsetki od obligacji. Zobowiązania szpitala w Baltiku na dzień 30 czerwca. Jeżeli chodzi o zobowiązania wymagane, 416 000 zostało spłacone z uzyskanych nadlimitów, to o czym Państwu wcześniej powiedziałem. 1 200 000 zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagane. Ta pozycja 8 463 000 to są zobowiązania z tytułu emisji obligacji. Wymaganych zobowiązań wobec pracowników nie posiadamy również. Co planujemy? Uruchomienie rozwój świątecznej opieki, zmiany w finansowaniu, czyli tzw. sieć szpitali. W ramach wejścia w życie ustawy szpital w Baltiku dostanie około 140 000 zł miesięcznie więcej. Oprócz tego dostaniemy również około 50 000 na funkcjonowanie opieki nocnej świątecznej w Myśliborzu, ale to wyjdzie na zero. Ja myślę, że jeżeli tutaj nie będziemy dopłacać, to będzie dobrze, bo inaczej funkcjonuje noc na Baltiku, gdzie już mamy infrastrukturę, inaczej na pewno w Myśliborzu. Dlatego mówię, że wzrost jakby finansowania szpitala to będzie około 146 000 miesięcznie. Jest to kwota na 4 kwartał tego roku. Cały czas walczymy o pozyskanie nowej kadry medycznej. To jest kwota, jaką szpital otrzymał w ramach ryczałtu. Przy czym chciałbym Państwu pokazać, co wchodzi w ryczałt. Oddział chirurgiczny i poradnia chirurgiczna. Oddział ginekologiczny i poradnia ginekologiczna. Oddział pediatryczny, oddział chorób wewnętrznych, kardiologiczna, neurologiczna, poradnia i gastrologiczna. Natomiast pozostałe świadczenia są jakby poza ryczałtem. I co bardzo cieszy, co jest pozytywnym też tutaj objawem, to, że noworodki w dalszym ciągu nie są limitowane. Wszystko, co się w Baltiku urodzi, zostanie zapłacone. To już wydaje mi się rozliczanie kosztów według typu tak zwanego ryczałtu. Ja mam tyle, jeżeli Państwo będziecie mieli pytanie, trzeba się odpowiem. Dziękuję Panu Prezesowi za merytoryczną, tak tutaj merytoryczne przedstawienie sytuacji finansowej i zwrócenie uwagi na przyszłość szpitala i problem. W związku z tym, że nie udzieliłem głosu, za co przepraszam Pani Radnej Wiolecie Drzewińskiej, to wobec tego bardzo proszę, zapraszam Panią Radną tutaj do właśnie mikrofonu. Bardzo proszę Pani Wioleto. Marszałka się zgodziła, że zakończę tamten temat, już nie będę zabierał głosu. Ale Pani Radna chciała. Wyjątkowo. Czyli scelowała Pani głos na Pana Zygmunta Szczepanowicza. Panie Przewodniczący, moja prośba
żeby nie komentować moich wypowiedzi, tak, zgodnie z ustawą. A bardzo proszę nie komentować, również... A ja nie komentuję, proszę zauważyć, tylko zgłaszam prośbę. Panie, ja nie komentuję pana radny. Proszę bardzo, do rzeczy. Tak. Ja pozwoliłem sobie w trybie ad vocem. Jak szanowna rada widziała, nie odnosiłem się personalnie do osoby, tylko do prezesa. Przedstawiałem fakty i boli mnie pani starosta, że dla oceny funkcjonowania szpitala w Dębnie ma znaczenie, jak długo byłem burmistrzem w Balinku. Gdybym był dalej burmistrzem, nie byłbym tu radnym. Moim obowiązkiem jako radnego jest krytycznie oceniać, bo tak mówi ustawa, to co robi organ wykonawczy i moim prawem jest tylko się odnosić do tego, a pani obowiązkiem jest udzielać mi odpowiedzi. Ja poruszyłem trzy kwestie merytoryczne i na nie nie uzyskałem odpowiedzi. Ponownie proszę o udzielenie mi odpowiedzi. Nie wiem, czy w takiej kolejności to zgłaszałem. A jeszcze chciałem powiedzieć jedno. Mój stan zdrowia nie powinien być elementem publicznej debaty i oczywiście, jeżeli los sprawi, że muszę być w szpitalu leczony w Dębnie, to będę tam leczony. Ale nie mówię tego, żeby się jakiemuś prezesowi przypodobać lub stracić. A jeszcze... Dobrze, ale mam prośbę, żeby pani mojego... Proszę o pytania, pani radny. Proszę mi nie przeszkadzać. Proszę o pytania. Również nie oceniałem personelu i samego szpitala. A pani mówi, że oceniałem. Nie odnosiłem się do polityki, a nawet chyba pochwaliłem rząd. Ja się odnosiłem tylko do uzyskanych informacji, co jest moim prawem. Jak również mam prawo oceniać każdego, kto działa w sferze kompetencji powiatu, bo to jest chyba nawet moje prawo i obowiązek. I nie jestem związany z żadnymi instrukcjami, więc myślę, że radni postępują tak, jak uważają za stosowne, działają w ramach swojego mandatu. Jeszcze raz proszę o informację, bez oceny, tak? W kwestii wynagrodzeń prezesa w tym roku, bo chcę mieć wiarygodną od pani starosty informację. Drugi mój wniosek, mam nadzieję, że to będzie w protokole, chcę wiedzieć, jak zarząd spółki planuje zbilansować wydatki związane z wszelkimi wynagrodzeniami w stosunku do przychodów i w jakim okresie czasu. I trzecie, moje pytanie poruszone w mojej wcześniejszej wypowiedzi, dotyczyło, jakie efekty zaprezentowanych tu planów inwestycyjnych, jakie efekty przyniosą właśnie zaprezentowane tu plany inwestycyjne w postaci przychodów. Ja rozumiem, że jak ktoś policzył, że wyremontuje coś tam, to mu da jakiś efekt. I to nie jest moje prawo pytać, to jest obowiązek zarządzającego mnie o tym poinformować. Bo jeżeli tego nie wie, to go to dyskredytuje. I ma taki obowiązek przedstawić wam jako zarządowi i mi jako radnemu. Bardzo mnie zaskoczyło ten zapis, kiedy prezes mówi, że coś zależy od niejego, tak? Czyli wynikało tam z któregoś zapisu, o którym... Zwróćcie to państwo jako nadzorujący zarząd. Natomiast mnie nie interesuje, jakim państwo jesteście układach, czy ktoś kogoś lubi i tak dalej. Państwo jako zarząd, jako pani jako starosta odpowiadacie przed nami, przed społeczeństwem powiatu za to, żeby grosz publiczny był właściwie wydatkowany. I jeżeli będę o tym mówił, to mam prawo o tym mówić. Natomiast z pani wypowiedzi nie było żadnej merytorycznej odpowiedzi na poruszone przeze mnie cyfry, zapytania i tak dalej. I jeżeli pani teraz nie jest gotowa do tej odpowiedzi, to liczę, że uzyskam tę odpowiedź na piśmie. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, pani radna Drzewińska, udzielam głosu. Panie przewodniczący, szanowni radni, będę pytać o konkrety. Panie prezesie, czy ten wynik finansowy, który pan podał na prezentacji, straty, to były straty na koniec lipca? Do pana prezesa, tak, do pana. Tak. Czyli wynik finansowy z
spółki Szpital w Dębnie na koniec lipca jest to 1 573 zł z groszem. Ja kieruję pytania do Pana, bo to są pytania do Pana Prezesa i bardzo prosiłabym może, żeby Pan podszedł ewentualnie, ponieważ tych pytań konkretnych mam sporo. Czy ja mogę notować ewentualnie? Tak, bardzo proszę. Dobrze, w takim razie będę mówić wolno. Czyli interesuje mnie konkretnie wynik finansowy szpitala, wyliczenie na koniec lipca. Bo chyba tutaj Pan podawał na koniec czerwca, z tego co mi się, nie wiem, wydaje, ale może mi się tylko wydaje, więc prosiłabym, żeby Pan na to odpowiedział. Dalej. Co jest przyczyną strat w poradniach i na oddziałach w szpitalu? I zaraz przedstawię Panu, jakie są to straty. I teraz konkretne pytanie do Pana, jako prezesa, menadżera, zarządzającego. Jakie działania podjął Pan, jako prezes szpitala w Dębnie, by zmniejszyć te straty? A powiem, że straty są bardzo duże. Przygotowałam sobie część korespondencji, bo Pan wie, że szpital jest bardzo ważny dla mnie. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale wszystkich radnych i mieszkańców Dębna. I teraz pozwolę sobie. Oddział pediatryczny 47 tysięcy strat. Chirurgia 698 tysięcy ponad. Ginekologiczno-położniczy z noworodkami 650 tysięcy ponad. ZOL, co jest ewenementem. ZOL jak dotąd nigdy nie przynosił straty. Strata w ZOL-u to 102 tysiące. Więc Panie Prezesie, coś chyba jest jednak nie tak w Pana zarządzaniu, skoro te straty osiągają takie kwoty. Straty miesięczne w szpitalu, Pan też ostatnio odpowiedział na moje interpelacje i również Panu dziękuję, podał Pan kwoty rzędu 301 tysięcy w styczniu, w lutym 197, w marcu 289, w kwietniu 255, w maju 231. Czy te straty mają inne wartości w miesiącu czerwcu i lipcu? Bo jeżeli wartości są zbliżone, to Pan cały czas pogłębia olbrzymią już stratę szpitala. Bo chcę tylko przypomnieć, że zaległe straty to 2 300 000, 2 400 000, no i z tego roku nie wiem, na jakim poziomie się Pan zamknie. 3 000 000, 2,5 miliona. Pan wykonał pewne manewry i widzę je tutaj oczywiście, żeby uciekać od pewnej sytuacji. Nie chcę jej konkretnie nazywać, bo Pan wie, o jakiej sytuacji ja mówię. Ja jestem tym bardzo zaniepokojona. Ja myślę, że zarząd również jest zaniepokojony i nie artykułuje tego. Ja się ogromnie cieszę, że w szpitalu są inwestycje. Ale Pan jeszcze nie tak dawno mówił, że nie ma mocy przerobowej w tym szpitalu. Nie da rady nic zrobić, bo trzeba go rozbudować. A tu słyszymy już zupełnie troszeczkę inne Pana wersje. Więc zastanawiam się, która była prawdziwa. Ta obecna, czy ta poprzednia, że nie da rady. Dalej. Czy terminowo Pan opłaca składki ZUS? Już widzę, że zobowiązanie wymagalne na koniec lipca to 1 074 000, czyli gwałtownie Panu wzrosły, bo w kwietniu one były 1 099 000. To cały czas się pogłębia. To są, proszę Pana, finanse publiczne. To też ma oddziaływanie na finanse gminy, a także i finanse powiatu. Więc nie można mówić, że jest taki highlight, że jest tak pięknie, ładnie i cudownie, bo tak nie jest. Co z odprowadzeniem składek na związki zawodowe pielęgniarek? Kto i dlaczego ich nie odprowadził w terminie? I co było tego powodem? Dalej. Czy istnieje ryzyko niewypłacenia w terminie wynagrodzeń dla pracowników szpitala w Dębnie? Kto sfinansuje nocną i świąteczną opiekę w naszym szpitalu? Czy z tego tytułu szpital, oczywiście chodzi o opiekę świąteczno-nocną, co również bardzo dobrze, że to rząd wprowadził, to ewidentna zasługa rządu, podkreślam, nikogo więcej, żeby też nie było niejasności w przekazach, poniesie stratę finansową.
chodzi cały czas mi dał opiekę świąteczno-nocną. Czy to pogłębi pana dług, który jest moim zdaniem niebotycznie duży? On zbliża się do pewnej kwoty. Pan stara się uciec, ale myślę, że w pewnym momencie to się po prostu nie uda. I z tą świadomością powinni się zapoznać radni powiatu. To jest olbrzymi problem, proszę Państwa. To są olbrzymie finanse. Bo prezes może być dzisiaj, to może go nie być. Nasza kadencja kończy się w 2018. Co zostawimy następcom? Czy ten szpital rzeczywiście ma rację bytu, jeżeli te straty finansowe pogłębiają się w takim tempie? Ja patrzę tylko z tego punktu widzenia, panie prezesie, szanowny zarządczy. Nie personalnie. Więc coś z tym zarządzaniem, panie prezesie, jednak jest nie tak. Pan się powinien bardziej skupić na finansach publicznych, aniżeli na promocji, która mam nadzieję, że panu przyniesie jakiś efekt, przy czym patrząc na straty na oddziałach, niekoniecznie ta promocja jest efektywna i zaraz przeczytam dlaczego. Dlaczego do tej pory nie zwiększono ilości godzin przyjęć dla pacjentów w poradni onkologicznej? Olbrzymi problem, z którym zwracają się do mnie ludzie, mieszkańcy Dębna. Choroby nowotworowe. W tej chwili jest to plaga nie tylko osób starszych, ale plaga wśród wieku średniego, a także i dzieci. Uważam, że to też jest niezbędne w naszym szpitalu, tym bardziej, że pamiętam, że pielęgniarki były przeszkolone do prowadzenia, może sprawowania opieki. To była tak zwana chyba chemia jednego dnia, o ile dobrze pamiętam. Tu bym się, panie prezesie, skupiła nad tym, ponieważ mieszkańcy mają olbrzymie potrzeby. Diagnoza chorób nowotworowych w gminie Dębno jest olbrzymia. Nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę. Dotyka ludzi w przedziale 20-40 lat. To jest problem. To jest problem naszego obszaru, wynikający też z uwarunkowań różnego rodzaju. Dalej. Czy wykonywany jest kontrakt onkologiczny w takim razie? Czy ma pan wymaganą kontraktem NFZ-u obsadę chirurgów od 1 października 2017 roku? Dlaczego o to pytam? Ponieważ jeszcze nie tak dawno pan do mnie napisał. Na oddziale chirurgicznym wyremontowano kilka sal, co w istotny sposób poprawia odbiór wśród pacjentów. Ważnym elementem jest wprowadzenie nowych rodzajów zabiegów, między innymi poprzez współpracę z nowymi lekarzami i ukierunkowanie oddziału na wybrane, między innymi z uwagi na kryterium dochodowości, rodzaje specjalizacji. A na dzień dzisiejszy poradnia chirurgiczna przynosi największe straty. Co pan zrobi w takim razie jako prezes, jako menadżer, zarządzający, strateg? Bo tu pan przedstawił nam swoją strategię działania. W sprawie wiecznie uciekającej kadry chirurgów z Dębna. Ja pamiętam, był doskonały zespół. Ja przepraszam. Ja cały czas, panie, jestem w pytaniach. Ja nie przerywam, tylko czas minął. Bardzo proszę właśnie skoncentrować się na konstytucji. Koncentruję się. Panie, koncentruję się. Nie przerywam głosu, ale bardzo proszę o skrótowe wypowiedzi. Tak. Zadałabym te pytania, to jest... Dziękuję, kolego radny. Uwaga, nie było na komisji rewizyjnej prezesa, ani na komisji oświaty. Tu radny zabierający głos ma 5 minut. Ma 5 minut. Proszę Państwa, występuję jako członek klubu radnych. Bardzo proszę kończyć. Panie przewodniczący. Według statutu powinniśmy mieć możliwość zapoznania się, jeżeli nie mieliśmy. Panie radny, nie udzieliłem panu głosu. Przedłużamy czas niepotrzebnie, panie przewodniczący. Proszę, proszę bardzo, proszę kontynuować. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Dlaczego na oddziale chirurgicznym w takim razie robi się po prostu mniej zabiegów? Niech mi pan na to odpowie. I jeszcze wracając do tego, co pan przedstawił nam również tutaj,
Powiem panu tak. Poradnia kardiologiczna, rehabilitacyjna, geriatryczna, jak najbardziej. Tylko skąd pan też wychowawca? To jest podstawowe pytanie. Skoro ucieka ciągle panu kadra lekarska. Jest bardzo duża zmiana. Ja bym się cieszyła, żeby ta kadra jednak była stała, dlatego że pan ma doskonale wyposażony oddział chirurgiczny. Ma pan jedną z lepiej wyposażonych sal operacyjnych. Nie wiem, jakie jest fachowe nazewnictwo, mówię tak, jak wszyscy mówią. To jest pana menadżerowanie, to jest pana zarządzanie. Poradnia laryngologiczna, diabetologiczna. Oczywiście, że tak. Ja powrócę, nawiążę tutaj do wypowiedzi pani starosty. Szpitale się nie finansowały i się finansować na pewno nie będą. To ewidentnie każdy z tego sobie zdaje sprawę. Ale nie może być tak, że ta strata będzie się ciągle panu pogłębiać. Pan będzie tutaj przed nami roztaczał wizję rozwoju szpitala, za czym jestem dwoma rękoma, a nic w tej kwestii finansach się nie zmieni. I jeszcze chciałabym, proszę państwa, postawić wniosek formalny dla zarządu, bo to jest wasza kompetencja. W WPF-ie jest kwota 1 500 000 zł. Ta kwota jest przeznaczona na remont i modernizację budynku na ulicy Północnej. Pani starosto, ja mam prośbę. Te 1,5 miliona wniosek formalny, powtarzam. Proszę przekazać nam szpital. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Proszę bardzo. Może jeszcze udzielę głosu panu radnemu Wojciechowi Wojtkiewiczowi. Proszę bardzo, panie radny. Szanowni państwo, otrzymaliśmy dwa tytuły dotyczące sposobu wyliczania ryczałtu, jaki jest projekt wyliczania ryczałtu, co oznacza to dla szpitali, i drugi artykuł Ministerstwa Wyjaśnia sposób wyliczania. I tutaj mam taką, nazwijmy się, dwa pytania dotyczące naszych szpitali. A na trzecie już częściowo odpowiedział mi pan prezes z Balinka, z czego jestem zadowolony, ponieważ 1 października obligatory i mnie nocno się też opiekań będą prowadzić szpitale. Tu pan powiedział, że 50 tysięcy złotych zabezpieczenia jest. Wiem też, że prowadził pan rozmowy z spółką, tak, przychodnia Jana Pawła II w Bożu. Mam takie pytanie, czy ewentualnie, jeżeli ta kwota 50 tysięcy, bo ryczałt akurat na tą opiekę to jest niewystarczający, czy gmina Myśliwórz będzie tak ewentualnie dofinansowywała, żeby utrzymać tą opiekę. I warto byłoby tutaj właśnie z panem burmistrzem, tak, powiedzieć, bo jest to istotne. Wiemy, ile kontrowersji wywoływało to, jak Dębno było pozbawione tej opieki. Akurat Dębno z rozwiązaniami ustawowymi problem jest rozwiązany i Barwinek tak samo, a cieszę się, że tu jednak pan też działa w interesie mieszkańców gminy Myśliwórz i ta informacja na pewno będzie przydatna na mieszkańców Myśliwórz, a myślę, że warto będzie też zabiegać z burmistrza, żeby utrzymać tą opiekę, żeby te środki były niewystarczające, a są może chyba tak. I takie dwa pytania, bo mnie tutaj w tych wypowiedziach panów prezesów dotyczy to obu, tak? Żeście powiedzieli o nadwykonaniach. Wiemy, ile ma ten jeszcze do rozliczenia, 100 ponad 1 000 000 zł i tak dalej, ale sposoby obliczania ryczałtu to tutaj są takim ogranicznikiem, tak? Do nadwykonań i ewentualnie ci panowie już żeście wyliczyli skutki ewentualnie finansowe tych ograniczeń, tak? Bo te nadwykonania mogą być w kolejnym okresie niezliczeniowym finansowanych tylko z nie do wykonań. Po drugie, zgodnie z rozporządzeniem, nadwykonania będą finansowane jedynie w części. Czy ewentualnie to spowoduje to, że wasze te przychody, które do tej pory mieliście z nadwykonań, tak?
ulegnie zmianie na minus. Sygnalizowaliście również kolejną sprawę dotyczącą ustawy, tak, która chodzi o podwyżki płac w szpitalu. I czy mniej więcej wyliczyliście, bo z tego co usłyszeliśmy, to te koszty będą generowane od tej antenie. Pan prezes przedstawił to troszeczkę z barwnika szerzej, ewentualnie, bo już mi nie chodzi o ten rok, tak? Ale w skali przyszłego roku, bo jeżeli dzisiaj budujecie już plan finansowy na kolejny rok, to jak to ewentualnie, jakie to będzie miało skutki, tak, w obu spółkach. I na zakończenie chciałbym powiedzieć, że Służba Zdrowia od wielu, wielu lat się nie finansuje. Mimo zwiększania środków, rząd przeznaczył 2 miliardy 700, około 3 miliardów na wspomożenie tutaj, tak, jeśli chodzi o kwotę. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to też kwota jeszcze niewystarczająca. Nie jest to może pocieszeniem, ale tak jest. Służba Zdrowia się nie finansuje, nie tylko u nas. I szanowni państwo, no, są województwa, tak jak podkarpackie, jak się wejdzie na portal samorządowy, tam jest medycyna i rynek, gdzie zadłużenie w jednym województwie sięga do 500 milionów. I właściciele szpitali no, muszą się mierzyć z tym i muszą też to uwzględniać w bieżącej działalności. U nas widzę, że w dalszym ciągu no wywołuje to jakieś tutaj takie no niepotrzebne emocje, tak? Wiadomo, że dopóki te wydatki nie przekroczą 6% PKB na zdrowie, no to taka sytuacja nie ma istnienia. Tyle. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy były pytania do pana prezesa, tak? Pana Oskara z Chiby? Czy pan prezes, zapraszam w celu udzielenia odpowiedzi na te pytania, na które pan jest w stanie dzisiaj? Nie, myślę, że na wszystkie. No, ewentualnie, no, oczywiście, może pan udzielić na piśmie. Ale dajmy się też panu wypowiedzieć, tak? Ja nie zamykam, pani radna. Oczywiście zaprosiłem do... Panie radna, pragnę poinformować, że nie jest to wniosek formalny, to jest wniosek do budżetu. Proszę, takie jest pani stanowisko, zdanie ma pani prawo złożyć taki wniosek do projektu budżetu na przyszły rok. Panie Przewodniczący, proszę Państwa. To nie jest wniosek formalny. Pozwolę sobie odnieść się do wybranych kwestii. Może trochę na wyrywki, ale jak najbardziej merytorycznie. Pytanie o opiekę świąteczno-nocną. Opieka świąteczno-nocna jest finansowana przez NFZ. Oba szpitale dostają środki na NFZ, więc własnych czy z innych środków. Szpital Dębno na obsługę opieki świąteczno-nocnej w Dębnie i Chojnie otrzymuje kwotę 98 tysięcy złotych na miesiąc. I w ramach tej kwoty będziemy próbowali się zmieścić. Jest to wysoce ryzykowne, dlatego że z naszych szacunków wynikało i to było zgłoszone do NFZ, że potrzebna kwota na spokojną obsługę, taką powiedzmy zbliżającą się do 0+, to jest kwota prawie 130 tysięcy złotych. Chcę powiedzieć, a jest to istotne, że dla szpitala w Dębnie wiąże się to z pozyskaniem sporej grupy nowych lekarzy. Ja o tym mówiłem. Znalezienie lekarzy graniczy z cudem dzisiaj. Pan prezes Cysek też o tym mówił. Oprócz tego trzeba znaleźć pielęgniarki, które będą też obsługiwały te świadczenia. O jeszcze jednej rzeczy powiem w tym kontekście. Proszę Państwa, dopiero tydzień temu okazało się, że nie musimy tworzyć dwóch zespołów opieki świąteczno-nocnej.
Co w ogóle byłoby już paradoksem. I o tym dowiedzieliśmy się dopiero tydzień temu. A więc finansowanie opieki świąteczno-nocnej będzie pochodziło z NFZ. Ale ja mam pytanie, ja dodam pytanie. Czy pogłębi pan strach? Konkretnie, krótka odpowiedź, tam mówię. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego, jak powiedziałem, z naszych wyliczeń jest to prawie 130 tysięcy potrzebnych środków tylko na opiekę świąteczno-nocną. Stawki za godzinę pracy lekarzy są zróżnicowane. Z każdym lekarzem, którego pozyskuję, negocjuję oddzielnie. Ja wszystko widzę, pani radna, i zdaję sobie sprawę z wielu rzeczy. A ja staram się rzeczowo odpowiedzieć. Proszę nie polemizować. Pan prezes udziela odpowiedzi i proszę słuchać. Strata szpitala, jeżeli zadaje pani pytanie o stratę szpitala, jest konsekwencją wzrostu kosztów, różnego rodzaju kosztów. Proszę przyjąć do wiadomości, że przez wiele lat w szpitalu nie zrobiono nic w celu zwiększenia przychodów tej placówki. Nic, kompletnie. Zredukowano koszty i tu chwała tym, którzy to zrobili w momencie, kiedy oddłużono szpital. Natomiast i tu mamy spór, bo z jednej strony szpital jest jednostką zaufania społecznego, a z drugiej jest przedsiębiorstwo. Połączenie ognia i wody. Przez wiele lat zapomniano o tym, że jedynym źródłem przychodów szpitala jest NFZ. I przez te lata nie złożono NFZ-owi żadnej propozycji zwiększenia przychodów poprzez nowe poradnie, może nowe oddziały, rodzaje działalności. Nic, kompletnie nie zrobiono w tej materii. Stąd koncepcja, którą państwu przedstawiłem w zeszłym roku i którą konsekwentnie realizuję. Rozwoju tego szpitala. Dlatego, że tylko poprzez rozwój, a więc wskazanie nowych możliwości, nowych usług dla społeczeństwa, jesteśmy w stanie pozyskać pieniądze dla szpitala z NFZ-u. I to dopiero od ubiegłego roku zaczęło się w szpitalu dokonywać. Wracając do pytań pani radnej. Czy jest odprowadzany ZUS? Proszę państwa, w zeszłym roku przychodząc do szpitala byłem zmuszony, to była jedna z moich pierwszych decyzji, podpisać porozumienie z ZUS-em o spłacie zaległości. Przez rok płaciliśmy zaległości, bo był układ z ZUS-em i bieżące składki. Bieżące składki są odprowadzane cały czas, nie ma żadnych zaległości. Tu jest też moja uwaga. Pojawia się bardzo dużo komentarzy w wyniku między innymi takich pytań, że ZUS nie jest odprowadzany. Nie robi to dobrze spółce. To są sytuacje, które wzbudzają niepokój, a nie ma podstaw do tego. Godziny poradni onkologicznych. Proszę państwa, zdobycie lekarzy o specjalności onkologicznej to już nie jest kwestia problemów. To jest niemożliwe. Przez rok, a w momencie mojego przyjścia do szpitala było już wiadomo, że odchodzi chirurg, onkolog, zabierając ze sobą część personelu, udało mi się pana doktora powstrzymać od odejścia z poradni i ta poradnia, na tyle na ile jest to możliwe, spełnia dzisiaj wymagania w takim zakresie, jakim pan doktor, mamy tam dwóch lekarzy zatrudnionych, są w stanie obsłużyć tą poradnię. Podkreślam, nie ma możliwości dzisiaj zdobycia na rynku chirurga, onkologa, chirurga o specjalizacji onkologicznej. Jest to wręcz niemożliwe. Także podtrzymujemy tą poradnię, ona funkcjonuje. Kadra chirurgiczna, jakby w konsekwencji tego, co przed chwilą powiedziałem. Proszę państwa, nie da się dokonać zmian, jeżeli się nie wprowadzi nowych usług, nowych rodzajów procedur, nowej jakości tych usług. I to staramy się robić. Natomiast nie mogę odpowiadać za indywidualne decyzje lekarzy, którzy są podkupywani, no powiedzmy to wprost, są podkupywani przez inne placówki. Proszę państwa, jeżeli dla przykładu, a
a użyję też kwoty innej, żeby nie sugerować rozwiązań. Jeżeli w szpitalu u mnie stawka bardzo przykładowa, ale nieprawdziwa, wynosi 50, to sąsiedni szpital, na przykład w Kostrzynie, mówi, to ja dam 200. Jak ja mam konkurować? Proszę Państwa, najpierw ja się zapytacie się, jeżeli ja też podbiję jedną stawkę, a co Pan zrobi? No jedyne, co mogę zrobić, to podbijać tą stawkę, ale 200 zł nie dam. Bo to jest niemożliwe. Właśnie z uwagi na troskę o finanse publiczne. Staramy się zapewnić odpowiedni personel, odpowiednie obłożenie, tak, żeby wszystkie jednostki, które w tej chwili funkcjonują w szpitalu, normalnie i dalej funkcjonowały. Podkreśliła Pani, że w zeszłym roku mówiłem, że nie da się nic zrobić, a dzisiaj coś się robi w szpitalu. Nigdy nie mówiłem, proszę Państwa, że nie da się czegoś zrobić. Mówiłem, że trzeba to przygotować i zrealizować. Było potrzebne kilka miesięcy, żeby przygotować dokumentację, zezwolenia, przeprowadzić przetargi, pozyskać wykonawców. To zajęło trochę czasu. Większość środków przeznaczonych na remonty, modernizację i inwestycje pochodzi od gminy. I te środki w wyniku rozmów z gminą udawało się pozyskiwać. I to z tych środków jest realizowane. Konsekwentnie na zasadzie takiej, że każda kolejna modernizacja, każda kolejna inwestycja ma przynieść albo już dochód bezpośrednio, a przynajmniej przychód, albo ma w konsekwencji uwolnić jakieś działania i środki, które ten przychód dadzą. I tak się dzieje. Jeżeli oddajemy kolejne pomieszczenia dla rehabilitacji, to po to, żeby rehabilitacja mogła więcej zarobić. Jeżeli otwieram nową rejestrację, a nie portiernię, to po to, żeby uwolnić pomieszczenie, które docelowo będzie służyło diagnostyce USG, a następne pomieszczenia po to, żeby uwolnić je pod domową. Wszystko to służy temu, żeby były przychody. Ja Państwu tą koncepcję w zeszłym roku w październiku przedstawiałem, łącznie z wyliczeniami, jakie działania, jakie efekty przyniosą. Na wykonania Szpital Dębnowski ma w tej chwili ponad 1 000 000 zł. Mówi się o tym, że to będzie spłacone ze środków tak zwanej specustawy. Jeżeli te środki trafią do szpitala, a podobno mają trafić jeszcze w tym roku, zdecydowana ilość naszych problemów się rozwiąże. Jak to się ma do ryczałtu? Proszę Państwa, istotą tego ryczałtu jest również to, że część środków będzie dzielona wewnątrz szpitala. My już nie wystawiamy faktury za wykonane procedury, tylko występujemy o finansowanie i dzielimy część tych środków wewnątrz szpitala. Czyli pojawi się możliwość ukierunkowania ich, ograniczenia pewnej działalności, rozwinięcia innej. I tak przynajmniej staramy się jako zarządzający szpitalami rozumieć istotę ryczałtu. W związku z czym w konsekwencji ma to doprowadzić do tego, że nie będzie nadwykonań. Czy to się w praktyce sprawdzi? Myślę, że dzisiaj nie ma mądrego, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ja w przeciwieństwie do tego, co Pani Radna powiedziała, absolutnie nie uciekam od tematu straty w szpitalu. Bo ta strata istnieje od roku 2014 i cały czas była generowana. My dochodzimy w tej chwili w szpitalu do ilości i jakości usług, jaka powinna być realizowana. Ale proszę pamiętać o tym, i to będę zawsze podkreślał, katering mamy na zewnątrz, transport mamy na zewnątrz, pralnię mamy na zewnątrz, laboratorium mamy na zewnątrz. Jeżeli ja, moi lekarze, chcą zapewnić właściwe usługi pacjentom, to trzeba ich wysłać na badanie tomograficzne do Gorzowa, to trzeba zrobić część badań w Gorzowie albo w Szczecinie, to trzeba zwiększyć ilość wykonywanych badań, to wszystko generuje koszty. Jeszcze przypomnę o tym, że w międzyczasie została podniesiona minimalna płaca, czyli wszystko, co mamy na zewnątrz, poszło w górę. I to są te koszty, które nam generują największy problem. Dzisiaj się wyraźnie mówi o tym, że gdyby była kuchnia,
to nie tylko obsłużylibyśmy siebie, ale jeszcze wszystkich dookoła. Gdyby była prania, to byśmy obsłużyli siebie i parę instytucji dookoła. To są konsekwencje decyzji sprzed kilku lat. Niestety musimy je ponieść. Składki dla związków zawodowych. Są odprowadzone, nie zalegamy. To nie są duże kwoty. Ja ze związkami zawodowymi zawarłem porozumienie, zostało to wszystko uzgodnione, a w składkach nie zalegamy. Myślę, że to są odpowiedzi na większość pytań. Dziękuję, dziękuję panu prezesowi za udzielenie odpowiedzi. Zgłasza się pani starosta, proszę bardzo. Pani starosto. Panie przewodniczący, na temat szpitali można bardzo długo. Ja myślę, że poświęciliśmy tutaj ogromną wiedzę. Ja chciałam prezesom bardzo podziękować i w moim krótkim podsumowaniu pani przewodniczący prosiłabym o zamknięcie dyskusji już, bo dzisiaj wszystkich problemów nie rozwiążemy. Ja tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz. Naszym obowiązkiem nie jest krytykowanie, tylko ocena. I są strony dobre i są strony złe. I myślę, że bądźmy sprawiedliwi i dokonujmy właściwej oceny, a myślę, że to będzie na wpłynęło dobro i na nas, i na wszystkich mieszkańców. Przede wszystkim, proszę Państwa, o jednej rzeczy chcę powiedzieć i podkreślić. Jakość i ilość usług, tak? To determinuje koszty szpitali i wszystko, co się z tym wiąże. A jeżeli pan radny Siarkiewicz mnie pyta, po co to wszystko, bo jest pytanie pod tytułem, jakie efekty. Przede wszystkim są obowiązujące przepisy prawa, które nakładają na nas obowiązek posiadania określonych wymagań i to są te elementy, które wymuszają na nas pewne remonty i prezesi są zobligowani do tego, żeby te pomieszczenia i te różne zabiegi czynić, żeby te przepisy zrealizować. Przestrzeganie prawa i zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców powiatu to jest naczelne zadanie, które realizują w imieniu powiatu, w imieniu gminy, zarządy spółek i myślę, że w tym miejscu serdecznie panom prezesom chciałam za to podziękować. Doceniam pracę, doceniam ogrom przedsięwzięć i trudności, jakie spotykają panowie w codziennej pracy, bo jest jeden właśnie problem. Brakuje przede wszystkim personelu i w tym, że tak powiem, miejscu spotykają się z różnymi właśnie problemami negocjacyjnymi. I oby tych problemów było najmniej, a nam się żyło bezpiecznie i zdrowo, czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo Panie Staroście. Czy to był wniosek formalny? Tak, wniosek formalny. W związku z tym przystępujemy do jego przegłosowania. Kto jest za wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji w tym temacie? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy dwóch, przy trzech osobach wstrzymujących wniosek formalny przeszedł. Króciutko. Również dziękuję serdecznie panu prezesom za przybycie nie tylko na sesję, ale również na posiedzenia komisji, za prezentację. No i życzyć, żeby te problemy, trudności były sukcesywnie pokonywane, bo tego oczekuje społeczeństwo, oczekuje również samorząd powiatowy, ale nie tylko samorządy gminne. Proszę Państwa, ja powiem tylko jedno. Kto się znajdzie w szpitalu, to wie, jak trudna praca jest personelu od tego najniższego do lekarskiego. Proszę Państwa, docenimy tą pracę, życzmy, żeby było jak najlepiej, jak najwięcej pieniędzy właśnie było na służby zdrowia, no i żeby
problemów ubywało, a nie przybywało. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. A proszę Państwa, ta ocena powinna być obiektywna. Obiektywna, a nie subiektywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. A tym punktem jest ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2016. Czy jest potrzeba prezentacji, krótkiej prezentacji? Nie, to pani dyrektor. Tutaj oczywiście tak nieśmiało niektórzy mówią, że jak pani dyrektor nie przyszła, to oczywiście króciutko, na ile pani może, ale dużo może. Proszę o krótką prezentację. Zaprosili pana przewodniczący, Wysoka Rado, na komisji szczegółowo przedstawiałam, teraz będę mówiła bardziej skrótowo. Niemniej jednak chciałabym zaprezentować szef. Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych też zawodowych. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Ośrodzu pod swoim nadzorem ma prawie 2,5 tysiąca obiektów z terenu powiatu myśliwskiego. W 2016 roku przeprowadzono 1814 kontroli. Wydano prawie 500 decyzji administracyjnych i niespełna 450 decyzji płatniczych. Pobrano 364 próbki do badań. Nałożono 47 mandatów na kwotę 11 300 zł. Te mandaty były nakładane w obszarze bezpieczeństwa żywności, jak również niewłaściwego stanu sanitarnego fryzjerów czy też gabinetów kosmetycznych. Muszę powiedzieć, że sytuacja, stan bezpieczeństwa jest stabilny. W zakresie epidemiologii nastąpił znaczny spadek chorób zakaźnych. Także w 2016 roku stwierdzono 492 choroby zakaźne, z czego hospitalizowano 153 osoby. To jest 31% spośród tych chorób zakaźnych. Wystąpił jeden zgon i to był zgon z powodu urzędu. Nie stwierdzono epidemicznego występowania chorób zakaźnych, ani też chorób szczególnie niebezpiecznych. Występowały pojedyncze zachorowania na gruźlicę, 5 przypadków. Wzrosła nieznaczna liczba zachorowań na boreliozę. Tak jak 2015 to 23 przypadki, w 2016 jest to 27 przypadków. W temacie chorób przenoszonych drogą płciową, to tak jak 2015 były 4 przypadki, to są jeszcze. To w 2016 roku wystąpił jeden przypadek kiły i jeden przypadek rzeżączki. W WZW typu C wystąpiło 8 przypadków, 7 przypadków w WZW typu B. Także to nie są takie oszałamiające liczby. Wśród zgłoszeń i chorób nadal dużo występuje zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. I także to w 2016 roku to było ponad 1000 takich przypadków. Muszę powiedzieć, że można by było dużo mówić na temat chorób zawodowych, na temat chorób zakaźnych. Szczegółowe tutaj dane przedstawiłam tej ocenie dla Państwa radnych, także można się zapoznać, jak to się kształtowało w okresie 5 ostatnich lat. Inspekcja Sanitarna również prowadziła szeroko zakrojony nadzór nad jakością wody do spożycia. Występowała niewłaściwa jakość parametrów fizyko-chemicznych w takich wodociągach jak Ławy, Sulimierz, Giżyno, Wilcze, Dębno. W 2006 roku wystąpiły wyłączenia wodociągów ze względu na brak przydatności wody do spożycia w Myślbożu i w Dębnie.
W zakresie higieny dzieci i młodzieży inspekcja sanitarna przeprowadza również oceny ergonomiczności wielkości mebli do wzrostu uczniów. Był taki program w 2016 roku ważenia tornistrów wśród młodzieży gimnazjalnej. I tutaj takie badanie przeprowadziliśmy w jednym gimnazjum wiejskim, w jednym miejskim i wyniki są dobre, ponieważ niewłaściwy ciężar tornistrów, czyli taki, który przekracza 15% wagi ciała, to tylko u 5 uczniów stwierdzono. W zakresie środowiska pracy tutaj obejmujemy nadzorem niemalże 1000 zakładów przekroczenia normatywów higienicznych, które występują na naszym powiecie, dominują przekroczenia hałasu. Niemalże 1000 pracowników pracuje w przekroczeniach hałasu. W przekroczeniach pyłu 55 osób, 11 osób, przekroczenia graniczne to są spawacze. W zakresie bezpieczeństwa żywności tutaj prowadzimy nadzór nad żywieniem zamkniętym, nad dystrybucją żywienia. Na bieżąco realizowany jest system szóstego ostrzegania RASO. Również prowadzimy działania w zakresie środków zastępczych dopalaczy. I w ubiegłym roku na terenie naszego powiatu było jedno podejrzenie zatrucia dopalaczami. To było zgłoszenie do szpitala z Dębna. Skala tego problemu w skali Polski jest duża. W tym roku ponad 300 przypadków zatruć miesięcznie występuje dopalaczami. Kolejnym ważnym tematem, który jest podejmowany poprzez działanie inspekcji sanitarnej, to jest promowanie zdrowego trybu życia i tej aktywności prozdrowotnej. Także myślę, że to mogłoby dużo mówić, ale myślę, że tak będzie. Dziękuję bardzo pani. To dosyć obszerne wprowadzenie nas na tego tematu. Czy są pytania do pani dyrektor? Jeżeli nie ma, to dziękuję jeszcze raz serdecznie za udział w sesji, za prezentację, za udział w poszczególnych komisjach. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Proszę państwa, zanim przystąpimy do realizacji kolejnego punktu, punktu 7 porządku sesji, a w tym punkcie mamy podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu, ogłaszam 10-minutową przerwę. 10 minut. 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 10 minut.